Wiecie, skąd wziął się błąd w Pokémon Blue, który umożliwia spotkanie tajemniczego Pokémona zwanego Bisigno? Zastanawialiście się, dlaczego pojawiał się tylko w wersjach Green i Red, ale nie było go w późniejszej wersji Blue? Mam pewną teorię, która może to wyjaśnić. Wszystko zaczęło się jeszcze podczas tworzenia gry w biurze programistów. Projektanci pracowali właśnie nad wersją Blue, kiedy usłyszeli dziwne hałasy. To coś mówiło, ale żaden z programistów nie był w stanie zrozumieć jego słów. Głos stawał się coraz głośniejszy, a jego źródło zaczęło zbliżać się do jednego z pracowników o nazwisku Takenori Ta. Wystraszony pracownik zapytał: "Czego chcesz?" W tym momencie ta rzecz nagle ukazała swoje oblicze. Okazało się, że przypomina chłopca, ucznia pobliskiej szkoły. Wyglądałby całkiem normalnie, gdyby nie to, że był cały poplamiony krwią, a jego oczy lśniły czerwienią. Co kilka sekund powtarzał jakieś dziwne słowa, które brzmiały jak: "Zabić radość". Chwilę później zrobiło się jeszcze bardziej niepokojąco, kiedy powiedział: "Bisigno. Nazywa się Bisigno. Człowiek bez numeru urodzenia". Takenori nerwowo zapytał: "Jaki numer urodzenia?" Na co chłopiec odpowiedział: "To numer dnia, w którym się urodziłeś. Tak jak ty urodziłeś się 31 marca 1965 roku, więc twój numer wynosi 33165. Ja nie mam numeru urodzenia. Byłem tylko płodem, którego matka została zamordowana. Siłą wyciągnęli mnie z jej brzucha po tym, jak ją zabili". "Dlaczego tu jesteś? Czy czego od nas chcesz?" wykrzyczał przerażony Takenori. "Zaprogramuj mnie w grze jako Bisigno, aby inni też mogli poczuć mój ból!" krzyknął intruz. "Co masz na myśli?" spytał programista. "Ich dane będą uszkadzane, kiedy mnie zobaczą. Wtedy zrozumieją, co mnie spotkało. Dowiedzą się, że wszystko, co dobre, może być łatwo zniszczone", stanowczo rzekł Bisigno. Takenori od razu zgodził się umieścić ducha w grze. Z jakichś powodów wiedział, co by się stało, gdyby odmówił. Reszta programistów odradzała mu tego, ale on i tak to zrobił. Pracował przez kilka dni, a gdy było po wszystkim, zagroził kolegom, aby nigdy nikomu nie mówić o tym, co się wydarzyło. Twarz Takenoriego każdego dnia stawała się bledsza. W końcu zachorował. Okazało się, że nie spał od czasu wizyty Bisigno. Satoshi Tajiri, twórca gier Pokémon i sponsor wytwórni Game Freak, pewnego dnia polecił Takenoriemu, aby wziął dzień urlopu. Jednak w odpowiedzi ten zaczął przerażliwie krzyczeć: "Nie! Nie mogę! Zostaw mnie w spokoju! Jestem zajęty!" Satoshi uspokoił kolegę i zaprosił go na lunch. Takenori zgodził się na wyjście i udali się do pobliskiej kawiarni. Programista chętnie rozmawiał z Satoshi, jednak ani słowem nie wspominał o Bisigno. Swój wygląd oraz zmęczenie Takenori wyjaśnił brakiem snu wywołanym rzekomą chorobą swoich dzieci, które złapały grypę jeżdżąc samochodem z opuszczonymi oknami w deszczowy dzień. Satoshi od razu zapytał: "Kto do cholery otwiera okna w deszcz? Chyba cię odbiła, Takenori". Programista nie rozumiał, dlaczego szef miał do niego takie pretensje. Kilka dni po premierze gry Takenori obudził się w środku nocy. Gdy otworzył oczy, zobaczył pochylającego się nad nim Bisigno, gdy ten rzekł: "Źle to zrobiłeś. Kiedy pojawiam się w grze,
powinien nastąpić błąd, który niszczy grę na zawsze. Nie każ mnie! Ja nie wiedziałem! Proszę, nie! Krzyczał mężczyzna. Nie zrobię ci krzywdy, ale odnajdę wszystkich, którzy grali w tę grę i od teraz będę się ukazywał w każdej z nich. Wszystkie te dzieci będą mogły podziękować panu Ta za zaprogramowanie tak wspaniałej klątwy, odpowiedział mi Signo. Takenori już tylko stał w swoim pokoju. Nagle przewrócił się, a jego oczy wypełniły się łzami. Dlaczego? Dlaczego? Rozpaczliwie krzyczał. Z ciemności zaczęła wyłaniać się rodzina programisty. Jego najbliżsi przez około minutę mówili i robili dziwne rzeczy, jakby nie byli sobą. Jego syn zapytał: Dlaczego to zrobiłeś, tatusiu? Po czym jego twarz nagle zniknęła. Jego córeczka zdjęła koszulkę i wydrapała na swoim ciele napis: Tato, zmusiłeś mnie do tego. Jego żona wyglądała, jakby została powieszona na znajdującym się na suficie wentylatorze. Jej zwisające ciało obracało się niczym karuzela. Takenori krzyknął: Stop! Proszę! Przestań! I wtedy się obudził. Od razu zdał sobie sprawę, że jego rodzinie nic nie jest. Uznał, że to jakaś choroba psychiczna. Postanowił odwiedzić szpital. W końcu przybył lekarz, aby go przebadać. Po wszystkim doktor wypisał mu receptę. Jakiś czas potem mężczyzna zorientował się, że na wydanej karcie widnieje napis: Witaj, żyjmy w radości. Zostałeś ostrzeżony, nie dotrzymałeś umowy, więc chcę cię zabić, ale nie mogę. Pozdrawiam, Pwood. Takenori wiedział, że nie mógłby tego zrobić. Teraz wolałby umrzeć niż patrzeć, jak tysiące dzieci dosięga klątwa. Wiedział, że samobójstwo nic nie da. Jest skazany na życie ze świadomością szkód, które spowodował. Gracze, którzy widzieli Minsigno, do teraz zastanawiają się, skąd się tam wziął. Dzieci tracą swoje sejwy, kiedy próbują złapać ducha wewnątrz gry, a on sam teraz wie, gdzie ich szukać. Niektórzy twierdzą, że szkielet Kabutopsa przedstawia prawdziwą budowę Minsigno. Niektórzy sądzą, że kryje się on w Aerodaktylu. Obecny wygląd ducha został stworzony przez Takenoriego i nie przypomina kształtem człowieka, ponieważ programista stwierdził, że gdyby dzieciaki ujrzały jego prawdziwy wygląd, mogłyby być przerażone. Takenori miał zbyt dobre serce, aby to zrobić. Kilka innych Pokemonów błędów, jak Bulbasauru, Charizard, Squirtle i tym podobne, na wysokich poziomach są uznawane za klony Missingno, które on sam stworzył, aby psuć dzieciom zabawę z grą. Sam Takenori nie ma z nimi ponoć nic wspólnego. Inni twierdzą z kolei, że reszta Pokemonów błędów są dziełem kolejnego programisty, którego nawiedzał Missingno. Kto wie, co tak naprawdę się wydarzyło? Może to nie Takenori stworzył Missingno, a ktoś inny? Kto wie?